Przyszli eksperci od turystyki z Litwy i Czech przyjechali do powiatu ostródzkiego. Grupa młodzieży kształcąca się w klasach o tym właśnie profilu odwiedziła swoich rówieśników z ostródzkiego ekonomika. Wizyta jest częścią realizowanego przez szkołę jednego z projektów unijnego programu edukacyjnego Erasmus+. Jest to projekt Młodzieżowe Mini Przedsiębiorstwa w Szkołach Średnich. Projekt ten jakby skupia się na turystyce i tutaj bierze udział w nim młodzież, która uczy się w sektorze turystycznym. Celem projektu jest zapoznanie z działalnością instytucji, biur podróży, firm, organizacji turystycznych w poszczególnych krajach. Mamy również tutaj za zadanie zapoznać młodzież z historią, zabytkami Ostródy, jak i również naszego regionu. W ramach projektu odbyliśmy już wizyty, między innymi gościliśmy w starostwie powiatowym, gdzie młodzież miała okazję zapoznać się z pochylniami, z makietą kanału Ostródzko-Elbląskiego, a później po południu płynęliśmy statkiem przez pochylnię Buczyniec. Program współpracy i wymiany doświadczeń między szkołami z Litwy, Czech i Polski trwa od września ubiegłego roku. Ostródzcy uczniowie oprócz odwiedzin u zagranicznych przyjaciół mają też możliwość m.in. branżowych praktyk i szerszej nauki języków obcych. Na realizację programu ostródzki ekonomik otrzymał unijne dofinansowanie w wysokości ponad 18 tysięcy euro.